Dzisiaj mamy 8 marca 2022 roku. Dzień kobiet. Właśnie odebrałam audyczkę od mechanika. Będę ją próbować. Jest po remoncie, wymieniony cały rozrządzik i tam jeszcze inne podzespołki. No. Wyeliminowane to, co było. Błędy. Bo prawdopodobnie wymiana akumulatora spowodowała, że ABS zaczął generować błędy i przez to były problemy wcześniejsze. Chociaż też było wskazanie na czujnik wału położenia wału korbowego. No a to są drobiazgi. No i autko jest naprawione. I będziemy go testować. Też nie będę nagrywać podczas jazdy, bo u nas są górki i trzeba myśleć, co się robi. No. Jest nieustawiona godzina. Będę musiała ustawić godzinę, datę. Ale trzeba będzie to dotankować. No i dobre. No. Wymienione jest, ja sobie trochę popracuję. No, taki mamy aktualny przebieg auta. 179 929. Przejadę się kawałek, to pewnie 10 km więcej będzie. No około. No ale dobre jest. Niech sobie trochę popracuję. A jeszcze była mu wymienna uszczelka pod klawiaturą. No. No i takie tam chyba kosmetyczne sprawy. No. Nic nie jest takiego kosztownego, nic. Można powiedzieć. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. Nawet właśnie prawdopodobnie była stara uszczelka pod klawiaturą, co delikatnie bardzo przeciekał, zatracił olej, ale bardzo mało tracił tego oleju. No na setkę tracił na 1000 km, a teraz już nie powinien w ogóle tracić ani grama, bo coś jej tam było z tą starą, ona ze starości już była. No i trzeba było je wymienić. No to jest drobiazg. No i poza tym więc powinno wszystko grać. No to ruszamy pomału. To jest Audi A4 B6 sedan, 2002 rocznik. Było sprowadzone z Niemiec. A ja jestem drugim właścicielem po mężu. No, dobre jest. Jadę na myjnię, trochę go łopucować delikatnie. No i dobra.